A więc planując taką akcję, jak wejście na K2, a potem zjazd na nartach z tej góry, no tych rzeczy jest bardzo wiele. To jest złożone czynności trzeba wykonać. Generalnie my to dzielimy na dwie takie grupy. Czyli planujemy strategię działania, a potem taktykę działania. Jak gdyby w ramach tej strategii dosłownie planuje się wszystko. Wszystko trzeba zgromadzić w Polsce, tak? Czyli to jest dużo różnych zakupów, od żywności poprzez sprzęt, dobór sprzętu. Potem zastanawiamy się, jak to wszystko przetransportujemy tam na miejsce. Aranżujemy na miejscu agenta, karawanę, to wszystko tam dociera. To jest, wszystko się odbywa w ramach strategii działania. Natomiast jeżeli już znajdujemy się w bazie, zakładamy bazę pod górą, to już mówimy o taktyce działania i wtedy już przystępujemy do realizacji taktyki działania. Naszą taktyką było działanie, przez to, że byliśmy w bardzo małym zespole, praktycznie w góry chodziliśmy w dwie osoby, plus mieliśmy 4 portersów wysokościowych do pomocy, do noszenia ładunków. My zakładaliśmy działanie w takim stylu szybkim i lekkim. On się opiera na tym, że przede wszystkim trzeba być dobrze wytrenowanym. Andrzej jest świetnie wytrenowanym, on jest jak gdyby sportowcem, w sensie, że jego kariera związana z górami zaczynała się od sportu i dlatego ma świetną wydolność, którą sobie latami treningu wypracował. To umożliwiło nam działanie bardzo szybkie, to znaczy, że nie opieraliśmy się o budowę szeregu jak gdyby obozów, które będą zaopatrywane w żywność i tak dalej, tylko bardzo szybkie docieranie do tych obozów, schodzenie do bazy, aklimatyzowanie się, założenie kolejnego i tak naprawdę po 2 nocach spędzonych w obozie trzecim już byliśmy przygotowani do ataku szczytowego. Próby zjazdu na nartach z K2 sięgają mniej więcej 80. lat ubiegłego wieku. Pierwszy chyba gdzieś w rejonach ramienia K2, czyli bardzo wysoko na nartach, próbował jeździć Hans Kammerlander. Nie tak dawno temu, w latach 2000, wydarzył się wypadek Szweda, Ericssona, który paradoksalnie podchodząc do góry z nartami przypiętymi do plecaka, no, dostał kamieniem, wskutek czego odpadł od zbocza i poniósł śmierć. Tych prób nie było dużo. Próbował Davo Karniczar, Słoweniec. Wydaje mi się, że kluczem do zjazdu na K2 na nartach jest jednak znalezienie, jak gdyby wykoncypowanie tej linii zjazdu, bo to nie jest takie oczywiste. To nie jest tak, że da się zjechać z K2 drogami istniejącymi wspinaczkowymi, bo się po prostu nie da, dlatego że tam są skoki skalne, więc tą linię trzeba sobie jak gdyby znaleźć, wymyślić. Rok temu byliśmy pod K2 z Andrzejem i po paru próbach no, znaleźliśmy tą linię, którą w tym sezonie się udało zjechać. No tak, ja K2 dość dobrze znam. 4 lata temu udało mi się na wierzchołku stanąć i wtedy pamiętam, że znaleźliśmy się w dość niebezpiecznej sytuacji, mianowicie w załamaniu pogody, będąc bardzo wysoko. Tego się, szczerze powiedziawszy, najbardziej obawiałem. I przy ataku Andrzeja, no niestety też były takie komunikaty. Mieliśmy komunikat, że naciąga nieduży niż, ale jednak od strony chińskiej, że chmury, no lada chwila, jak gdyby będą okalać K2. Taka sytuacja zawsze jest niebezpieczna. Wiąże się najczęściej z opadem śniegu, który to przy zjeździe narciarskim zawsze jest niebezpieczny. Wydaje się, że każda wspinaczka jest szczególna, niesie za sobą inne emocje, prawda? No bo przecież trudno jest porównać wspinaczkę na Grenlandii czy Patagonii z tą na K2. No rzeczywiście, lubię się wspinać, Andrzej też się lubi wspinać, lubimy w Tatry jeździć się wspinać i te wspinaczki też są dla nas ważne i fajne. Mi często ludzie zadają pytanie, czy jestem podróżnikiem.
I dla mnie to jest kłopot, bo szczerze powiedziawszy sam nie wiem. Bardzo dużo widziałem, rzeczywiście wspinałem się w różnych miejscach na ziemi. No i wspinacze rzeczywiście, tak jak teraz wracaliśmy, mamy do czynienia, jak gdyby mamy kontakt z ludnością miejscową, tak? Zanim dotrzemy pod górę, to jak gdyby podróżujemy pod tą górę. Coś w tym jest, ale no mnie najbardziej urzeka jednak ten kontakt z miejscową ludnością i z otoczeniem, z przyrodą, bo wydaje się, że wspinacze mają taki bardziej jak gdyby, no nazwijmy to biznesowy kontakt z miejscową ludnością, przez to nabierają szacunku. Bo jak jedzie turysta, no to tam płaci i tak dalej, a my jednak musimy wejść w relacje biznesowe, na przykład zorganizować karawany z nimi, czyli dajemy możliwość im zarobkowania, wobec czego jesteśmy też troszeczkę inaczej traktowani, może czasami troszeczkę więcej widzimy, więc no to wspinanie to jest złożony element, więc trudno mi byłoby powiedzieć, gdzie było najlepiej, może gdybym miał odpowiedzieć, gdzie było najtrudniej, to powiem, że rzeczywiście wejście na K2 to 4 lata temu było trudne. Stałem na wierzchołku sam. To jest też troszeczkę inaczej niż w otoczeniu ludzi. Być na tak dużej górze, czuję się dość mocno odosobnienie. Natomiast technicznie to nie było tak trudne, na przykład jak niektóre spinaczki, no nie wiem, gdzieś na Alasce. Wydaje mi się, że nie, mistrz uczeń Andrzej jest kompletnym jak gdyby taternikiem i wspinaczem. Mi się wydaje, że ta relacja jest taka tatrzańska, nazwałbym to, bo jednak Andrzeja w te góry wciągnął jego starszy brat Grzesiek. Ja i Grzesiek podobną jak gdyby szkołę przeszliśmy, można to powiedzieć taką szkołę taternicką, czy szkołę polskiego himalaizmu i to nas chyba tak zespaja, że podobnie widzimy ten świat gór, podobnie go czujemy i się dobrze z sobą czujemy, jest dużo śmiechu i fajnej zabawy, ale przede wszystkim też sfokusowania na celu, który potrafimy zrealizować.